Cześć kochani, dzień dobry. Witam serdecznie, cieplutko, gorąco. Kochani, stęskiłem się za wami bardzo, dlatego nagrywam ten odcinek, choć tak naprawdę bardzo on nam jest nie na rękę. Przede wszystkim pierwsza sprawa, na sam początek chciałem was uspokoić, bo pojawiły się zdjęcia z naszego turnieju Forza Cup, gdzie jestem w takim kołnierzyku. Dawno, dawno temu mieliśmy, kochani, może niedawno, no Gutek miał 10 miesięcy, czyli 7 lat temu, mieliśmy taki przykry przypadek, mieliśmy wypadek czołowy i troszkę wtedy oberwał jakby mój kręgosłup i miałem troszkę z tym kłopotów, problemów, ale potem raz na jakiś czas to się przypomnie. No to już jest taka sytuacja, która jest. Natomiast kochani, chciałem was mocno uspokoić. To jest nic strasznego, to strasznie wygląda, jak faktycznie jest. Także ostatnio po prostu zacząłem trochę odczuwać, no i wtedy gdzieś się tam tą gąbką wspomagam. W żartach oczywiście się śmiałem, mówiłem, że kochani, jest zimno i zakładam sobie, żeby nie zmarznąć. Także to naprawdę nie jest nic strasznego. Specjalnie jakby rozpocząłem filmik tylko w tym, kochani, żeby was uspokoić. Nic się nie dzieje, ale jesteście kochani i bardzo wam dziękuję za troskę, za pytania. Właśnie mam świetne zdjęcie, słuchajcie, z mistrzem świata freestyla, to coście tam widzieli na kanale Miazga. No i właśnie w tym kołnierzyku, kochani, i boję się, że jak dodam to zdjęcie, to wspaniała pamiątka, to zamiast skupić się na tym, że tam jest fajna postać, że świetnie wyszło zdjęcie, kochani, to będę musiał odpowiadać, a dlaczego mam to nałożone. Ale bardzo wam dziękuję za troskę i za to, że jesteście. Za to, co innego się zadziało, kochani, z tego naszego przeaktywnego życia. Gdzieś organizm mój troszkę potrzebował zwolnić i zafundował mi grypkę. Także pompuję czosnek, jakieś tam teraflu, inne specyfiki. Natomiast dzisiaj jest piłkarski wtorek, ja na pewno nie gram w piłkę, kochani. Chcę jak najszybciej wyzdrowieć, mamy świetny tydzień przed sobą. Jutro sparing z Zagłębiem Lublin z rocznikiem 2-6. W sobotę jedziemy na turniej do Lubania. W niedzielę też coś słyszałem o jakimś turnieju, ale jeszcze nic nie wiem, bo nie mam szczegółów. Natomiast, kochani, odcinek nagrywam dlatego, choć nie powinienem, bo czuję się potwornie, naprawdę, wierzcie mi. Czuję się, no słabo się czuję. Leki chyba przestają działać. Chodzi o to, że przeżyłem wspaniałą przygodę i tym się chciałem z wami przede wszystkim podzielić. Tam na kanale się cały czas dodają filmy. Ja nie powiem wam jednej rzeczy, kochani. Od dzisiaj nie będziemy podawać wyników oficjalnych na stronie, żeby wam się lepiej oglądało te przekazy, które wam dajemy. Wtedy z meczu na mecz, z odcinku na odcinek jesteście ciągle ciekawi, co się dalej zadziało, a tak jeżeli od razu wam powiem na gorąco po turnieju, na którym jesteśmy miejscu, co się zadziało, to turniej się wtedy ogląda nieciekawie, a tak będziecie uczestniczyć z nami w tym na bieżąco. Także, kochani, tylko jedna wiadomość, bo to się przedostało. Gutek ustrzelił króla strzelców, słuchajcie, niesamowite. Niesamowita nagroda, słuchajcie, Forza Cup, tam startowało 16 drużyn, no 160 chłopaków, słuchajcie, biegało za gałą, także to już jest poważny wyczyn. Także taka statuetka zasila naszą kolekcję. Po weekendzie przyszły nam dwa medale, ale nie pokażę wam ich teraz, nie będziemy wam zdradzać, żebyście nie wiedzieli jakie. Słuchajcie, wspaniały dyplom od Rady Miejskiej Wrocławia, o tak pokażę, zobaczcie. Zimowa edycja Forza Cup, nieprawdopodobnie przygotowana impreza. Słuchajcie, piękny tekst od pani Renaty. Pani Renato, serdecznie pozdrawiamy. Wielka pasjonatka piłki, pisze tak. Mając zaszczyt patronować tegorocznej edycji turnieju Winter Forza Cup, odbywającego się po raz kolejny we Wrocławiu, chciałabym przede wszystkim podziękować wam, mali piłkarze, za udział w turnieju i pogratulować doskonałej gry, emocjonującej rywalizacji i ogromnej determinacji. Życząc wam wspaniałej kariery na boiskach piłkarskich całej Europy. Mam nadzieję, że dane mi będzie usłyszeć o was podczas gali rozdania złotej piłki przez FIFA. Pięknie, do zobaczenia. Renata Granowska, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Wrocławia. Słuchajcie, nieprawdopodobnie widzieliście mnie z potężnym pucharem, jaki ufundowali wielcy sympatycy, pasjonaci piłki nożnej. Szacunek dla was ode mnie wielki. Tyle, kochani, o turnieju.
który jest naprawdę przemega. Na drugi dzień byliśmy w Jaworze, natomiast nie będę na razie nic o tym, kochani, też mówił. Druga sprawa jest taka, jest na kanale konkurs. Słuchajcie, piszecie nieprawdopodobne rymowanki. Moja żona mówi, że będziemy mieć wielki problem z wyborem zwycięzcy. Przypominam, kochani, że ten zestaw trafi do nas. Do 22 piszemy odpowiedzi, natomiast filmik, myślę, postaramy się nagrać dla Was jutro, dlatego że dzisiaj mimo wszystko jest piłkarski wtorek i Nadia Kudełek i Gutek grają swoje treningi, mimo że ja dzisiaj tylko będę gdzieś tam za kierowcę robił, choć myślę, że nie powinienem. I teraz tak, kochani, czeka na Was wiele atrakcji, jak się będę troszkę lepiej czuł, to wrócę do Prizm. Jak pamiętacie, nie mamy ciągle czasu na to, żeby otworzyć album na naklejki 2015 i saszetki. Mamy dwa, Gutek swój, ja swój, kochani. Czeka Prizm, masa przesyłek. Jak ja tęsknię za kartami, słuchajcie, tak samo jak Wy. Dlatego jedną paczuchę sobie otworzymy teraz. Mimo tego, jak się czuję, jak to wygląda, wezmę, słuchajcie, paczuchę, która jest ze mną naprawdę od bardzo dawna, od Michała H. z Baranówka. I teraz, Michałku, otwieram tą Twoją przesyłkę, kochany przyjacielu. Ojeju, myślę, że nie zarażę Messiego. Słuchajcie, na turnieju we Wrocławiu mieliśmy właśnie pogrom. Sabuś, który z nami pojechał, kochani, dostał na miejscu gorączki, biedny, przespał pół zawodów. My jechaliśmy w jednym aucie, myślę, że to jakaś sprawa wirusowa i ja ją po prostu podłapałem, także... kochani, momencik, mamy tu dużo napisane od Michałka, natomiast mamy tutaj listę braków, pewnie ją zaktualizujemy, bo to troszkę czasu, Michałku, trwa. Witajcie, to dopiero nasza druga wymiana, dziękujemy Ci bardzo, ale wiem, że z nikim innym tak dobrze bym się nie dogadywał odnośnie wymian. Dziękuję. Życzymy całej Waszej rodzinie sukcesów, a Gutkowi, aby strzelał jak najwięcej bramek. Wysyłam Wam karty z różnych edycji oraz pieniądze na 15 saszetek CL. Na drugiej kartce jest lista moich braków z Brazylii i tak dalej. Oczekuję uzupełnienia w części braków. Pozdrawiam całą rodzinkę, Michał. Michałku, buziaki dla Ciebie wielkie. Jeszcze raz Cię przepraszam i dziękuję za cierpliwość i wyrozumiałość. Naprawdę jesteście mega. Kochani, nie gniewajcie się na nas. Ja mam taką prośbę spod serca. My nie jesteśmy typowymi kolekcjonerami. Musicie mieć zgodę na to, że jak się decydujecie na wymianę z nami, że to nie będzie ekspresowo, że to nie będzie na zasadzie takiej, że przyszło, cyk, robimy i idzie z powrotem. Dlatego, że sami widzicie, my kochamy piłę, tej piły jest naprawdę masę. Ja bym chciał kiedyś, słuchajcie, na razie odskoczyć od tej piły po to, żeby otworzyć taki maraton, zrobić ze 30-40 przesyłek. Ale kochani, zrobić mogę, tylko że no, zobaczcie teraz, trzeba te braki wyszukać. Iść tam. Ta moja mamcia ma cierpliwość anielską, kochani, naprawdę. Zobaczcie, to jak tu zrobiłem bałagan, tu mam jeszcze niedokończoną wymianę z piątku. Dzisiaj jest wtorek, słuchajcie. Szok. Nie żalę się. Michałku, już patrzymy, kochany, co tutaj nam przysłałeś. Już patrzymy. Nie żalę się naprawdę, kochani, tylko mówię, no cieszę się, że macie taką świadomość, że ci z Was, którzy oglądają kanał, jesteście z nami od dawna, ci, którzy nowi dochodzą, bardzo Wam dziękujemy, cieszymy się, słuchajcie, natomiast mówię, no nie jesteśmy typowym kolekcjonerem, który powiedzmy, nie wiem, idzie na 8 godzin do pracy, wraca z pracy. Wy nawet nie wiecie, ile nas pracy kosztuje zrobienie takiego turnieju Forza Cup na naszym kanale. Obrobienie tego zdjęcia, pododawanie. To są filmy o dużej rozdzielczości HD, porobienie opisów. Mega. Mega szok. A w tym wszystkim jeszcze uczestniczyć, kochani, aktywnie w treningach, w turniejach, w sparingach. Mistrz obrony Słowik, Wołąkiewicz mistrz obrony i kluczowy, słuchajcie, Nowak. Kurczę, ciekawe, czy to czasem nie do albumu. No, może być do albumu, słuchajcie. Muszę Wam powiedzieć, że mamy skończony album 13-14, ale ciągle czekam na Gutka, który przyjdzie i z tej przesyłki wyciągnie sobie Messiego, słuchajcie, double, treble i włoży tu, bo to jest nasza ostatnia karta. I dlatego między innymi to jest niedokończona wymiana. Przepraszam Was. Gutek mój ma świetną odporność, kochani. Przez 3 czy 4 lata on chorował 2 razy.
raz na turnieju. Ale nie o tym. Kochani, Inan kluczowy i kluczowy Rolfs, godło Olympiakosu i godło Romy. Ja zobaczę, czy to są tylko po dwie karty. Tak, to są po dwie karty w saszetce. Tu mamy Gustavo z jednej strony, a tu Abidala. Tu jest, kochani, Praet na master i Akiniew na master. Tu macie Marquinhos, tak, z PSG i Paconate z Malmo. Tu jest, kochani, Salvio z Wątołacz, z Benfiki i Mandzukic. Słuchajcie, w tym momencie, nie wiem, czy wiecie, ale nasz trener Sebastian jest w Benfice na stażu. Fajna sprawa. Tutaj z Bolesławca, z Centrum Odkrywania Młodych Talentów, takie rzeczy są organizowane. Kupę ludzi miał okazję do tej Benfiki się wybrać. Może i mnie kiedyś będzie dane. Wiecie, tam jest ten Stadion Światła, ten taki ptaszek lata przed każdym meczem. No, fajnie by było to kiedyś zobaczyć. Chambers, Rising Star, Vutinho z CSKA, macie, kochani, Hummels z Brazylii i goalstopper Loris. Tu jest, kochani, fans faworyt Buffon i Patricio, czyli dwa razy ulubieńcy bramkarze, fajnie zestawione. Tu jest Matip Wątołacz i Nkolo. Tu mamy, kochani, naklejki z Champions League. Ale co to za Champions League, kochani? 11-12, no piękna stara edycja. Piękna stara edycja, no. Słuchajcie, tak jeszcze patrzę. Kogo? No Fabregas, Barsie to norma. Lazanowicz. O, Rod Fanini. W tym momencie w Olympique Marsylii, czyli cały czas. Szirkow. Tak lubię popatrzeć, czy czasami właśnie ktoś tam się nie pokaże, kto teraz już o Cavani. Napoli. De Jong. Kurczę, no. Też nie mogę powiedzieć, że za często mnie łapie, ale jak złapie, to... Tu mamy, kochani, bazowe z Brazylii. Także lecimy przez nie szybciutko. Zobaczymy. No dziś się raczej nie uda nam nic nagrać, kochani, w zestawie z Gutkiem, Nadią i z Kudełkami. Bo dzisiaj, mówię, oni tylko przyjdą. Poza tym ja naprawdę się fatalnie czuję, wierzcie, jestem cały mokry, jestem spocony. Takie oczy mam troszkę, jakbym płakał, kochani. To jest Ekstraklasa 13-14 i widzę, że to będą karty bazowe. Tak, to są karty bazowe z Ekstraklasy 13-14. I tu mamy, kochani, ostatnią saszetkę z CL. 13-14. Ostatnia saszetka z CL 13-14. Też karty bazowe. Czyli tak, otworzyliśmy wszystko. Natomiast zastanawiam się, jedna rzecz, chyba że gdzieś tutaj w tych... Ach, tu będą, dobra. Tu chyba będą, bo tak miały być środki i są. Dobrze, już się wystraszyłem, kochani. Tak, są tutaj. Tak grubsza saszetka się wydawała. Jedna saszetka grubsza. Kochani, nie będę przeciągał tego odcinka, nie będę otwierał kolejnych paczek. Chciałem wam powiedzieć, że naprawdę bardzo was szanujemy, kochamy, jesteście wspaniali. Bardzo wam dziękuję za wszystkie akty sympatii, które nam przejawiacie. I pamiętajcie, to nie jest nic poważnego. Czasami pomagam sobie troszkę, kiedy tam dokucza mi kręgosłup, ale na szczęście nie często, ale czasami muszę się wesprzeć. W każdym razie nie jest to nic, groźniej to wygląda, jak jest w rzeczywistości. O, może tak. Także Michałku, dziękuję tobie, dziękuję wam, kochani, trzymajcie się cieplutko. No nie wyobrażam sobie, żebym jutro nie pojechał na ten sparing, kochani. No nie wiem, czy mam się czymś mocniejszym zalekować, czy jak. Natomiast, kochani, chciałbym wam przekaz z tego sparingu pokazać. Do zobaczenia, trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia jeszcze raz, pa.